Błędy fizyki. Pojęcie ruchu. Ruch. Jaki jest, każdy widzi. W zasadzie wydaje się, że nie ma tu o czym dyskutować. Wszystko wokół nas się porusza, czyli zmienia położenie względem czasu. Fale, samochody, ludzie, zwierzęta, wszystko jest w ciągłym ruchu. Cechą wspólną tego ruchu jest to, że jesteśmy w stanie obserwować ruch w sposób ciągły i określamy go przy pomocy prędkości zdefiniowanej jako v równa się ds przez dt. Wszystkie ciała poruszają się tak, że możemy dokładnie określić wszystkie punkty w przestrzeni, które dany obiekt przebył w trakcie ruchu. Czyli ciała nie przeskakują natychmiastowo z punktu A do punktu B i droga przebywana przez te obiekty może być przedstawiona jako linia ciągła. Jednocześnie nawet największe przyspieszenia odbywają się łagodnie, to znaczy, że nie ma natychmiastowych zmian prędkości. Prędkość zawsze się zmienia płynnie, nawet przy najsilniejszych przyspieszeniach. Inaczej mówiąc, prędkość określająca otaczające nas obiekty jest różniczkowalna we wszystkich punktach toru obiektu. Taki świat widzimy dookoła i do takiego obrazu świata jesteśmy przyzwyczajeni. Jednocześnie prędkości, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są prędkościami nierelatywistycznymi, czyli dużo mniejszymi od prędkości światła. Więc świat, który nas otacza, jest nierelatywistyczny, co w praktyce oznacza, że obraz czasoprzestrzeni, jaki codziennie widzimy, odpowiada prawdziwemu obrazowi tej czasoprzestrzeni. Nic dziwnego, że tworząc modele rzeczywistości, staramy się, aby modele były podobne do świata widzianego dookoła nas. Jednak problem ruchu jest dużo bardziej złożony, niż nam się wydaje. Prowadziło to do błędów w przeszłości i także obecnie spowodowało spore błędy mające wpływ na niepotrzebnie skomplikowany model rzeczywistości obowiązujący aktualnie w nauce. Błąd pierwszy. Wybór niewłaściwego układu odniesienia. Na przykład, jeśli rozpatrzymy ruch samochodu, to można go przedstawić na dwa sposoby. Z punktu widzenia obserwatora stojącego na poboczu i z punktu widzenia pasażera samochodu. Tak więc, teoretycznie, ruch można rozpatrywać jako względny. Jednak opis ruchu samochodu z punktu widzenia obserwatora stojącego na poboczu drogi jest stosunkowo prosty. Mamy współrzędne samochodu i tylko one się zmieniają. Z punktu widzenia matematyki możemy także opisać problem odwrotnie. Możemy założyć, że samochód stoi, a cały świat porusza się dookoła samochodu. Jednak taki opis wymaga opisu ruchu wszystkich elementów otaczających samochód. Drogi, drzew, słupów przy drodze itd. Taki opis matematyczny jest prawidłowy, ale dużo bardziej skomplikowany niż opis tego samego problemu z punktu widzenia obserwatora na poboczu. Dodatkowo pasażerowie odczuwają efekty zmiennego ruchu samochodu, czują hamowanie, przyspieszenie, zmianę kierunku ruchu. Tak więc problem, czy porusza się samochód, czy całe otoczenie, jest łatwy do rozwiązania na skutek bardzo dużej liczby punktów odniesienia i odczuwania efektów ruchu przez pasażerów samochodu. Jednak taki problem w przestrzeni międzygwiezdnej już nie jest taki oczywisty. Mamy dużo mniej punktów orientacyjnych i dodatkowo nie odczuwamy efektów ruchu, tak jak to odczuwają pasażerowie samochodu. Problem traktowania względności ruchu, tak jak w przypadku samochodu, wymaga wybrania układu odniesienia. Możemy wybrać układ związany z Ziemią, a także możemy wybrać układ odniesienia związany ze Słońcem. Jeśli stoimy na poboczu i obserwujemy ruch samochodu i ruch Słońca, to widzimy, że i Słońce, i samochód poruszają się względem nas praktycznie w taki sam sposób. No, może Słońce nie przyspiesza i nie hamuje i łagodniej skręca. Tak więc, korzystając z podobieństwa ruchu obiektów na Ziemi i ruchu ciał niebieskich, Ptolemeusz około roku 150 naszej ery stworzył opis Wszechświata, zakładając, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, a Słońce porusza się wokół Ziemi dokładnie tak samo, jak poruszają się wokół nas wszystkie inne przedmioty. Teraz wiemy, że to nieprawda,
ale prawie 2000 lat temu dopiero odkrywaliśmy kształt wszechświata. Wracając do naszej analogii z samochodem, opis zaproponowany przez Ptolemeusza odpowiadał opisowi tego, co widzą pasażerowie z okien samochodu przy założeniu, że to nie samochód się porusza, tylko porusza się cały świat za oknem. Jednak ten świat widziany z samochodu, jakim jest Ziemia, jest znacznie prostszy niż krajobraz za oknem i składa się jedynie z czterech grup: Słońce, Księżyc, planety z podziałem na zewnętrzne i wewnętrzne oraz gwiazdy stałe. Opis matematyczny takiego wszechświata był skomplikowany. Trzeba było wprowadzić nieintuicyjne epicykle, kwanty i deferenty. Ale opis działał i przez 1500 lat był uznawany za genialne matematyczne dzieło uczonych. Dopiero w połowie XVI wieku Kopernik ogłosił pracę, w której wskrzeszał porzuconą antyczną koncepcję świata, w którym planety obracały się wokół Słońca. Być może, że ta koncepcja była inspirowana centralną rolą Słońca w starożytności, gdzie to Słońce było Bogiem. Jednak przez około 100 lat teoria Kopernika była traktowana jako ciekawostka bez dowodu i w związku z tym była ignorowana przez Inkwizycję. Dopiero obserwacja ruchów księżyców Jowisza, dokonana przez Galileusza w XVII wieku, dała bardzo duży argument za prawdziwością hipotezy Kopernika. I ta z ciekawostki stała się teorią naukową, co już było solą w oku Inkwizycji. Ale co ciekawe, to przewidywane przemieszczenie gwiazd stałych wynikające z orbitalnego ruchu Ziemi wokół Słońca zostało potwierdzone dopiero w XIX wieku, ponieważ dopiero w tym czasie zostały opracowane dostatecznie dokładne przyrządy optyczne. W tym kontekście rehabilitacja Galileusza w XX wieku nie wydaje się już tak groteskowa, jak to przedstawiała prasa. Po prostu młyny kościelne mielą powoli. Tak więc mamy pierwszą genialną, ale błędną teorię w historii nauki. Teoria Ptolemeusza należy do przeszłości. Ale czy to już koniec błądzenia nauki? Błąd drugi. Ciała czy fale? Może zaczniemy od rodzajów ruchu. Chciałbym tu wymienić ruch ciał i ruch fal. Ograniczymy się tu jedynie do ruchów jednostajnych ze stałą prędkością. Ciała. Ciała obserwujemy jako obiekty w pustej przestrzeni. Ruch tych ciał to zmiana położenia ciała względem innego ciała. Generalnie ruch traktujemy jako względny. Ciała mogą się poruszać w pustej przestrzeni, gdzie nie ma żadnych punktów odniesienia. W takiej pustej przestrzeni nie jesteśmy w stanie określić, czy ciało porusza się, czy pozostaje w spoczynku. Do określenia ruchu musimy więc określić punkt, względem którego to ciało się porusza. Jeśli mamy tylko dwa ciała w pustej przestrzeni, na przykład A i B, to możemy przyjąć, że ciało A porusza się względem ciała B lub odwrotnie, czyli że ciało B porusza się względem ciała A. Fale. Tu sprawa ma się inaczej. Fala potrzebuje do propagacji jakiegoś ośrodka. Fale rozchodzą się w powietrzu, w wodzie, w ciałach stałych. Cechą wspólną fal jest konieczność istnienia ośrodka, natomiast prędkość rozchodzenia się fal zależy od właściwości tego ośrodka. Tak więc fale i ciała mają zupełnie różne własności. Jednak z czasem okazało się, że w pewnych warunkach ciała wykazują strukturę falową, a fale mogą zachowywać się jak ciała. Dodatkowo fale elektromagnetyczne nie potrzebują do propagacji żadnego ośrodka i propagują się co prawda ze stałą prędkością, ale nie względem pustej przestrzeni, tylko względem ciał. I do tego prędkość propagacji tych fal jest taka sama w układzie dowolnego z ciał, niezależnie od prędkości tego ciała. A żeby nie było za łatwo, to okazało się, że na bardzo małych odległościach nie jesteśmy w stanie określić dokładnie położenia i pędu ciała, a jedynie prawdopodobieństwo znalezienia ciała w danym stanie.
Tak więc pojawiło się z czasem mnóstwo komplikacji, które jednak udało się opisać matematycznie. Stałą prędkość światła załatwiło równanie zachowania interwału czasoprzestrzennego. Własności falowe ciał opisano mechaniką kwantową za pomocą abstrakcyjnej funkcji falowej, która jest ogólniejszą formą zapisu równania zwykłej fali, a u nas ma sens prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym punkcie. Równanie opisujące stany cząstek dla bardzo małych odległości, porównywalnych z długością fali de Broglie, opisują dwa podstawowe równania. Równanie Schrödingera i równanie Kleina-Gordona. Dla kogoś, kto nie zetknął się z mechaniką kwantową, postać tych równań wyda się niezrozumiała. Jednak nie jest to aż tak skomplikowane. Zastosowano tu trik polegający na zastosowaniu tak zwanych wartości własnych operatorów. Operator to jest coś, co działa na funkcję. To może być różniczkowanie, mnożenie itd. Jeżeli podziałamy operatorem na funkcję i w efekcie otrzymamy tę samą funkcję pomnożoną przez jakąś stałą wartość, to ta stała wartość nazywa się wartością własną operatora. Zobaczmy teraz, jak operator tutaj IHD po DT działa na funkcję falową. Zwyczajnie różniczkujemy funkcję falową po czasie i tak jak tutaj widać po kolei przechodzimy przez kolejne punkty i otrzymujemy ostatecznie wartość E psi, czyli wartością własną tego operatora jest energia całkowita E. Po potraktowaniu w ten sam sposób poszczególnych członów obu równań otrzymujemy dla równań Schrödingera i Kleina-Gordona następujące równania. Tutaj nie widać, prawda? I po uproszczeniu o funkcję falową otrzymujemy dla równania Schrödingera nierelatywistyczne równanie na energię całkowitą, która jest równa sumie nierelatywistycznej energii kinetycznej. Tutaj tak zapisana energia to jest zwykły wzór mv kwadrat przez 2 i energii potencjalnej. Dla równania Kleina-Gordona otrzymujemy relatywistyczne zależności między energią całkowitą, masą spoczynkową i relatywistycznym pędem. A więc widać, że równanie Schrödingera jest równaniem opisującym zagadnienia nierelatywistyczne, a równanie Kleina-Gordona opisuje zagadnienia relatywistyczne. Możemy odwrócić nasze rozumowanie i z tych prostych równań na energię, które tutaj mamy, prawda? Przy znajomości kształtu funkcji falowej, tej tutaj właśnie, możemy znaleźć kształt operatorów dających takie funkcje własne i w efekcie otrzymujemy oba równania, równanie Schrödingera i Kleina-Gordona w postaci takiej, jak mamy tu zapisaną u góry. Oj, skomplikował nam się opis fizyczny. Jednak matematyka jest bardzo pojemnym narzędziem i gdybyśmy nawet przyjęli, że za wszystkie własności ciał i fal odpowiadają krasnoludki, a wartości stałych fizycznych zależą od tego, jakie kolory mają ich ubranka i czy są mniej lub bardziej zadowolone lub czy są czyste czy brudne, to na pewno znalazłby się odpowiedni model matematyczny, który byłby w stanie to opisać, a otrzymane wyniki można by było potwierdzić doświadczalnie. Z historii rozwoju nauki, na przykład na podstawie historii tworzenia i rozwoju teorii i epicykli, widać, że nadmierna komplikacja modelu może sugerować, że w którymś miejscu model teoretyczny zaczął odstawać od rzeczywistości. I powinniśmy spojrzeć na problem z większego dystansu i zrewidować dotychczasowe podejścia, nawet jeżeli model w obecnym kształcie jeszcze działa poprawnie, ponieważ dalsze brnięcie w rozwijanie modelu spowoduje z czasem wykładniczy wzrost komplikacji, co już widzimy na przykład w modelu standardowym. Obecne pojęcie ruchu, gdzie występują ciała i fale, które poruszają się według różnych zasad, ale jednocześnie ciała mają własności falowe, a fale mają własności ciał, może sugerować, że ciała i fale to dwa aspekty tego samego zjawiska,
które po prostu obserwujemy w odmienny sposób. Podobnie jak kwadrat i koło. Figury, które rozpatrywane na płaszczyźnie, mają odrębne właściwości, ale już rozpatrywane w trójwymiarowej przestrzeni mogą okazać się dwoma rzutami identycznego walca. Właśnie efekt tego typu pokazałem w poprzednich prezentacjach, na przykład czym są czas i przestrzeń, gdzie wymiar czasu i wymiary przestrzenne są po prostu identycznymi kierunkami w E4, tylko te kierunki postrzegamy w różny sposób. Tak więc poszukajmy wspólnego mianownika dla ruchu ciał i fal. Cząstki, czyli fale. I nie tylko. Zgodnie z moim modelem czterowymiarowej rzeczywistości euklidesowej, co opisuję w prezentacjach na moim kanale na YouTube, wszystkie cząstki są falami, które poruszają się w E4. Dla fal poruszających się po torach prostoliniowych jest to ruch z absolutną prędkością V równe 1. Przy takiej prędkości droga przebyta przez falę w E4 jest równa czasowi, jaki upłynął w układzie tej cząstki. Dokładniejsze dane można znaleźć w publikacjach Czym jest czas i przestrzeń, Czasoprzestrzeń prościej, czyli inaczej, lub w moich publikacjach w International Journal of Theoretical and Mathematical Physics. W mojej pracy z 2017 roku pokazałem, że cząstkę w E4 można przedstawić w układzie współrzędnych związanych z falą, czyli poruszającym się w E4 z absolutną prędkością V równa się 1, równe 1, jako falę w E4 opisaną funkcją zespoloną, taką jak tutaj. Gdzie S, droga przebyta przez falę w E4. Ponieważ, jak mówiłem wcześniej, przebyta droga w E4 jest czasem mierzonym przez zegar ciała fali, więc dla obserwowanego ciała możemy zapisać, że fala opisywana jest równaniem. Została tu użyta notacja zespolona, w której czas własny ciała obserwowanego, czyli kierunek, wzdłuż którego przemieszcza się fala w E4, oznaczamy jako urojony. Jednak w rzeczywistości tak kierunek, wzdłuż którego porusza się fala, jak i trzy pozostałe kierunki w E4 są identyczne. Ponieważ kierunek, wzdłuż którego porusza się fala, jest odbierany przez falę inaczej niż pozostałe kierunki, czyli jako czas, więc liczba urojona jest zastosowana jedynie do odseparowania efektów będących dla nas wynikiem upływu czasu, ruchu w E4 wzdłuż trajektorii, oznaczanych jako urojone, od efektów obserwacji prowadzonej wzdłuż trzech pozostałych kierunków, oznaczanych jako rzeczywiste. Nie oznacza to, że przestrzeń 4 jest zespolona, ponieważ wartość urojona odnosi się do kierunku ruchu fali w E4, a te kierunki są w ogólności różne dla różnych fal. Zastosowanie liczb zespolonych do separacji efektów zależnych od czasu od efektów niezależnych od czasu nie jest niczym nowym. Jest to stosowane na przykład do obliczeń obwodów elektrycznych, gdzie impedancja jest opisywana liczbą zespoloną. Chciałem tu podkreślić, że zjawiska występujące w obwodach elektrycznych są opisywane równaniami Maxwella, a te, jak wiadomo, są pierwszymi w historii równaniami relatywistycznymi. Pole magnetyczne jest relatywistycznym efektem wynikającym z ruchu elektronów. W takim razie zastosowanie rachunku zespolonego w odniesieniu do problemów teorii względności jest jak najbardziej uzasadnione. Należy zauważyć, że przejście z opisem fali w E4 do opisu w przestrzeni Minkowskiego powoduje, że równanie fali przyjmuje postać funkcji falowej, o której mówiłem przed chwilą przy okazji równań Schrödingera i Kleina-Gordona. Wyprowadzenie tego wzoru znajdziecie w artykule w International Journal of Theoretical and Mathematical Physics. Jeśli teraz zapiszemy równanie naszej fali w takiej postaci, to widać, że nasza fala nie jest zwykłą falą, ale jest złożeniem dwóch fal. Fali poprzecznej, opisującej drgania w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku ruchu fali, i fali podłużnej, określającej drgania wzdłuż kierunku ruchu fali w E4. Wzory powyżej dotyczyły opisu ruchu fali w układzie związanym z falą, czyli poruszającym się z absolutną prędkością V1 w stosunku do E4.
Jeśli chcemy teraz opisać falę w stosunku do E4, to w powyższych wzorach musimy uwzględnić ruch tej fali w E4, czyli wzór opisujący ciało fale przyjmuje postać. Falę o takim kształcie i o amplitudzie określonej tym wzorem przedstawiono na animacji 3D. Dokładniej tę animację i wszystkie następne można obejrzeć na stronie math3d.org. Linki do animacji będą pojawiały się przy animacjach. Tak więc nasza fala nie jest w zasadzie falą, ale raczej wirem, którego rzuty na przestrzeń trójwymiarową XYZ i na płaszczyzny XT', YT', ZT' mają kształt zwykłych oscylacji. Na animacji 3D widać, jak zachowuje się fala w przestrzeni XYT', gdzie T' jest na animacji osią Z. Widać teraz, że zespolona postać funkcji falowej znana z mechaniki kwantowej wynika po prostu z faktu, że cząstkę tworzy superpozycja drgań podłużnych i poprzecznych. Przyjmiemy tu bez dowodu, że drgania poprzeczne odpowiadają za oddziaływania elektryczne, a podłużne za magnetyczne. Za chwilę przy okazji omawiania kwantu energii zobaczymy, że takie założenie idealnie pasuje do charakteru kwantu. Więcej na temat budowy cząstki i konsekwencji takiego opisu, jak takie własności jak spin, prawdopodobieństwo, zasada nieoznaczoności, cząstka i pole itp. niedługo w kolejnej prezentacji lub w publikacji w International Journal of Theoretical and Mathematical Physics. Na razie skoncentrujemy się na własnościach powodujących, że cząstki obserwują się w konkretny sposób, i ten sposób obserwacji odpowiada z kolei za naszą interpretację ruchu cząstek. Tak więc mamy już wstępnie zdefiniowany kształt cząstki jako fali. Jednak fale nie mają oczu. Komunikują się wysyłając i odbierając sygnały. I dopiero te sygnały informują fale i w konsekwencji nas zbudowanych z takich fal o istnieniu otoczenia, o ruchach i o kształcie rzeczywistości. Jednak my, obserwując otoczenie, odbieramy gigantyczne ilości informacji, które z jednej strony tworzą nam obraz rzeczywistości, ale z drugiej strony dają nam jej fałszywy obraz zaburzony przez proces obserwacji. Obraz ten, jak już pokazałem na przykładzie modelu geocentrycznego Ptolemeusza, może prowadzić do konstrukcji błędnych modeli rzeczywistości. Jak komunikują się ciała fale? Każdy wie jak. Ciała wysyłają fotony, które propagują się z prędkością światła i które nie mają masy. Zdanie jak wyjęte z katechizmu. Wszystko opisuje, ale nic nie wyjaśnia. Przyjrzyjmy się więc budowie cząstki i spróbujmy zobaczyć, czym taki foton może być. Jak taki foton jest wysyłany i odbierany przez cząstkę fale. Po pierwsze, cząstka zapisana w ten sposób ma wszystkie punkty na swoim grzbiecie aż do nieskończoności, drgające w tej samej fazie. Jeśli cząstki poruszają się w E4 z prędkością absolutną równą 1, to może również informacja dotycząca fazy fali także przemieszcza się wzdłuż grzbietu cząstki z prędkością 1. W takim wypadku równanie cząstki możemy zmodyfikować i zapisać go w następującej postaci. Dla wysyłania, odbierania sygnałów w jednym kierunku oraz dla odbierania, wysyłania sygnałów w kierunku przeciwnym. Obie te fale mają prędkość fazową drgań skierowaną wzdłuż grzbietu fali i prędkość fazowa jest równa jedności. Tak więc podstawowym elementem cząstki będą dwie fale o przeciwnych prędkościach fazowych wzdłuż grzbietów tych fal. Na animacji kropkami zaznaczono punkty stałych faz. Ograniczymy się w tej prezentacji do rozpatrywania jednej fali. Więcej w kolejnej prezentacji na temat budowy cząstek. Zapraszam wkrótce. Jeżeli teraz na grzbiecie fali pojawi się zaburzenie, to jest ono przenoszone wzdłuż grzbietu fali z prędkością absolutną równą 1. I jednocześnie fala przemieszcza się wzdłuż swojego kierunku ruchu z prędkością absolutną równą 1. W E4 zaburzenie przemieszcza się więc z prędkością absolutną równą V równa się pierwiastek z 2.
Jednak z punktu widzenia fali, dla której droga przebyta we 4 jest interpretowana jako czas, prędkość przemieszczania się zaburzenia wynosi 1. Jest to wartość absolutna i nie zależy od kierunku ruchu fali, co widać na zaprezentowanych animacjach. Zwróćmy uwagę, że jeśli przyjmiemy założenie, że drgania poprzeczne odpowiadają za oddziaływania elektryczne, a podłużne za magnetyczne, to nasze zaburzenie będzie dokładnie falą elektromagnetyczną. Nie widać tego na animacjach, ponieważ zaburzenie jest tu reprezentowane jako punkt. Jednak w praktyce częstotliwość drgań kwantu jest dużo mniejsza niż częstotliwość fali de Broglie'a, więc to zaburzenie będzie się rozciągało na wiele okresów ciała fali i będzie dawało efekt zmian pola elektromagnetycznego. Dodatkowo, tak określone zaburzenie nie jest swobodną cząstką, ale raczej cząstką pasożytniczą, która istnieje na innej cząstce jako jej zaburzenie. Stąd najprawdopodobniej wynika obserwowany brak masy kwantu. Nie jest to jeszcze dokładnie opisane matematycznie, ale jest to logiczny wniosek, który tworzy spójną koncepcję tak cząstek, jak i kwantów. Tak więc możemy teraz odpowiedzieć na pytanie: cząstki czy fale? Pierwsze. Każda cząstka jest falą propagującą się w euklidesowej przestrzeni czterowymiarowej za absolutną prędkością równą 1 dla ruchów inercjalnych. Drugie. Kwant zdefiniowany jako zaburzenie cząstki propaguje się w układzie każdej cząstki wzdłuż jej grzbietu z absolutną prędkością w układzie cząstki równą 1. Jest on obserwowany jako fala elektromagnetyczna oraz nie posiada własnej masy. Prędkość propagacji kwantu względem E4 wynosi pierwiastek z 2. Trzecie. Jedną z form oddziaływania cząstek, ale nie jedyną, jest wymiana zaburzeń kwantów. Teraz, kiedy wiemy, jak cząstki wymieniają sygnały, możemy określić, jak cząstki obserwują otoczenie. Z kolei znajomość sposobu wzajemnej obserwacji pozwoli na zdefiniowanie ruchu względnego cząstek fal. Temat został przedstawiony w prezentacjach Dlaczego prędkość światła jest stała oraz Czym są czas i przestrzeń. Jednak na wszelki wypadek przypomnę skrótowo podstawowe punkty rozumowania. Błąd trzeci. Pojęcie ruchu. Cząstki istnieją w czterowymiarowej przestrzeni euklidesowej. Wszystkie cztery wymiary E4 są identyczne. Jednak fakt, że poruszamy się w E4 w pewnym wybranym kierunku, a informacje odbieramy i wysyłamy wzdłuż trzech kierunków prostopadłych do kierunku naszego ruchu w E4, grzbietów fal, powoduje, że odbieramy te kierunki w różny sposób. Kierunek ruchu w E4 interpretujemy jako oś czasową naszego układu współrzędnych, natomiast trzy wzajemnie prostopadłe kierunki, prostopadłe do kierunku ruchów E4, są wymiarami przestrzennymi. Obserwacja za pomocą wymiany zaburzeń kwantów polega na tym, że zaburzenie przemieszcza się wzdłuż grzbietu fali wysyłającej, a następnie przechodzi na grzbiet fali odbierającej. I tam przemieszcza się także z prędkością absolutną V równe 1 w układzie fali odbierającej. Tak więc obie fale, niezależnie od swojego kierunku ruchu, obserwują, że zaburzenia poruszają się z prędkością 1. Suma dróg przebytych przez zaburzenie wzdłuż trajektorii fal, interpretowana przez te fale jako upływ czasu, jest równa sumie dróg przebytych przez to zaburzenie wzdłuż grzbietów obu fal, wysyłającej i odbierającej, czyli prędkość propagacji oddziaływań jest zawsze równa jedności. Ponieważ obserwator nie wie, jaka jest faktyczna trajektoria zaburzenia, w przypadku kwantu jesteśmy w stanie zarejestrować tylko punkt emisji kwantu i punkt odbioru kwantu oraz widzimy, że kwanty propagują się zawsze ze stałą prędkością 1, więc mamy wrażenie, że kierunek przestrzenny jest prostopadły do trajektorii ciała wysyłającego sygnał. Więcej na ten temat w prezentacji Dlaczego prędkość światła jest stała. Tak naprawdę warunek prostopadłości kierunku interpretowanego jako wymiar przestrzenny jest spełniony tylko w przypadku, kiedy trajektorie ciał, które się wzajemnie obserwują,
mają wspólny początek. Więcej na ten temat można znaleźć w poprzednio cytowanych publikacjach i prezentacjach. Przy takiej interpretacji wymiarów przestrzennych okazuje się, że prędkość względna ciału jest równa sinusowi kąta między trajektoriami wzajemnie obserwujących się fal. Tak więc mamy faktycznie trzy rodzaje ruchów. Ruchy absolutne. 1. Ruch ciał fal wzdłuż trajektorii w E4. Jest to ruch absolutny z prędkością 1, niezależny od kierunku propagacji fal. Ruch ten interpretujemy jako upływ czasu. 2. Ruch zaburzenia, czyli kwantów. Jest to także ruch absolutny, zawsze wzdłuż kierunku prostopadłego względem trajektorii ciała wysyłającego lub odbierającego, czyli wzdłuż grzbietu fali ciała. Jest to ruch z prędkością absolutną 1, mierzony w układzie cząstki fali wysyłającej lub odbierającej sygnał. W stosunku do E4 prędkość ta jest złożeniem absolutnej prędkości fali cząstki w E4 z absolutną prędkością ruchu zaburzenia wzdłuż grzbietu fali cząstki, co daje prędkość absolutną równą pierwiastek z 2. Ruchy względne. 3. Prędkość względna ciał fal nie ma nic wspólnego z absolutnym ruchem ciał fal czy kwantów w E4 i jest jedynie miarą kąta między trajektoriami, wzdłuż których propagują się ciała fale w E4. W tym przypadku prędkość równa się sinusowi kąta między trajektoriami. W aktualnym modelu czasoprzestrzeni obie prędkości wymienione w punktach 2 i 3, które są zupełnie odrębnymi i wzajemnie niezależnymi zjawiskami, są traktowane jako identyczna prędkość względna, co powodowało komplikacje. Tak więc błędem we współczesnej fizyce jest stosowanie tego samego pojęcia ruchu tak do ruchu względnego ciał, będącego wynikiem nachylenia trajektorii ciał, jak i do ruchu zaburzeń, który jest absolutny i nie zależy od kąta nachylenia trajektorii w stosunku do trajektorii innych ciał, po których poruszają się ciała. Potraktowanie tych dwóch całkowicie odrębnych zjawisk przy pomocy tego samego pojęcia ruchu, jakie stosujemy do opisu ruchów otaczających nas ciał, spowodowało przyjęcie naiwnego i wręcz bzdurnego założenia Fitzgeralda Lorenza o skróceniu ciał w ruchu, co zresztą nie zostało potwierdzone doświadczalnie mimo upływu około 150 lat od sformułowania tej tezy. Skrócenie Fitzgeralda Lorenza było najprymitywniejszym wyjaśnieniem znacznie bardziej skomplikowanego zjawiska wzajemnej obserwacji i ruchu ciał oraz falowej struktury ciał, co zresztą nie było znane tak Lorenzowi i Fitzgeraldowi, jak i Einsteinowi w czasie formułowania teorii względności. W efekcie tak teoria względności, jak i mechanika kwantowa są nadmiernie skomplikowane nie z powodu faktycznej komplikacji rzeczywistości, tylko w wyniku niewłaściwego traktowania ruchu. Nie tak, jak ruch można przedstawić w E4, tylko tak, jak widzimy ten ruch obserwując nasze otoczenie, gdzie światło, ciała niebieskie i przedmioty poruszają się wokół nas tak, jakby to były identyczne ruchy. Stosunkowo niedawno rozróżniliśmy ruch ciał niebieskich od ruchu przedmiotów na Ziemi, co spowodowało odrzucenie modelu Ptolemeusza. Ale nadal nie odróżniamy ruchu fal elektromagnetycznych od ruchu względnego ciał, co powoduje, że teoria względności i mechanika kwantowa są podobnie skomplikowane i niezrozumiałe, jak jeszcze niedawno teoria epicykli. Tak więc, jeśli dziś możecie sobie Państwo wyobrazić dyskusję zwolennika teorii Kopernika czy Galileusza ze Świętą Inkwizycją 300-400 lat temu, to zrozumiecie moje dzisiejsze problemy z recenzentami oraz dlaczego zamiast publikować moje teorie w renomowanych journalach, publikuję prezentacje na YouTube. Z drugiej strony, to właśnie YouTube ze swoimi multimedialnymi narzędziami daje o wiele szersze możliwości prezentacji niż typowe żurnale. Podsumowując, rozpatrując pojęcie ruchu, popełniono dwa błędy polegające na utożsamieniu różnych rodzajów ruchu. Pierwszy błąd Ptolemeusza polegał na nierozróżnieniu ruchów otaczających nas ciał i ruchów ciał niebieskich i w konsekwencji użyciu do ich opisu tego samego układu odniesienia.
Drugi błąd Lorenza i Fitzgeralda, przyjęty przez Einsteina, polegał na nierozróżnieniu ruchów absolutnych od ruchów względnych i w konsekwencji odrzuceniu hipotezy istnienia absolutnego układu odniesienia. Próba potraktowania odrębnych ruchów przy pomocy identycznego narzędzia doprowadziła do karkołomnych trików matematycznych, co skutkuje skomplikowanym i niezrozumiałym modelem rzeczywistości. Dodatek. Co faktycznie udowodnił eksperyment Michelsona-Morleya? W doświadczeniu Michelsona-Morleya zakładano, że ruch światła względem eteru i ruch ciał w eterze są identycznymi zjawiskami, jak na przykład ruch statku i fal na wodzie. W takim przypadku zmiana kierunku ruchu interferometru powinna spowodować, że prędkość fal elektromagnetycznych będzie się dodawała lub odejmowała od prędkości interferometru. Tymczasem zgodnie z proponowanym podejściem, prędkość interferometru jest prędkością absolutną, tak samo jak prędkość sygnału w interferometrze jest prędkością absolutną i wynika z ruchu absolutnego układu interferometru i sygnałów w E4. Ruch ten nie zależy od obrotu interferometru w E4. Tymczasem ruch względny, jaki obserwujemy, polega jedynie na zmianie kąta ruchu ciał w E4. Tak więc zmieniając prędkość interferometru, jedynie obracaliśmy go w E4, co nie mogło zmienić jego wskazań. Błędem Michelsona-Morleya było właśnie utożsamianie ruchu fal elektromagnetycznych z ruchem względnym ciał, podczas gdy, jak już pokazałem, są to odrębne zjawiska określające zupełnie coś innego, choć podobnie nazywane, jak na przykład droga biżuteria i droga do Warszawy. Nic dziwnego, że eksperymentalne znalezienie związków między podobnie określanymi, lecz zupełnie odmiennymi zjawiskami nie dało efektów. Dziękuję i zapraszam na następne prezentacje już wkrótce.